Krypto. Cisza przed burzą. Śladem dotkomów. Witam w kolejnej odsłonie już drugiej książki, a raczej audiobooka. W poprzedniej książce pod tytułem W głowy twórcy Bitcoina omówiliśmy lata powstania Bitcoina, cytaty jego twórcy to jest Satoshi Nakamoto, white paper, jak i walkę o skalowalność. Ten audiobook powinien być ukończony na początku grudnia 2021. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych zacząłem pisać to dopiero na początku tamtego grudnia. Jest to przed wyjazdem na stałe do USA i zastanawiam się, jakim cudem ukończę ją do końca stycznia. Biorąc pod uwagę, że pierwsza książka powstawała około pół roku, mam nadzieję na cud lub wenę, która spowoduje, że ten audiobook miał ujrzeć światło dzienne. Mam tyle rzeczy do przekazania, że mam nadzieję, że nie będę musiał iść na skróty i ścigać się z czasem. Po prostu w USA nie będzie szans na dokończenie tego audiobooka, a na pewno nie w pierwszym roku, po przeprowadzce. Dobra, dosyć już marudzenia. W tym audiobooku postaram się jak najmniej tracić czasu na siebie. Zajmiemy się zmieniającą się narracją w kryptowalutach w ostatnich latach. Porównamy sobie bankę dot.comów do naszej nowej rewolucji krypto i zastanowimy się nad aspektami tego, co rządzi lub kieruje tym rynkiem w ostatnich miesiącach, a w niektórych przypadkach spojrzymy na to, czy nie przerabialiśmy już tego w poprzednich latach. Ceny głównych bohaterów z poprzedniej książki są w okolicach BTC 45 tysięcy, Bitcoin Cash 440 dolarów, a BSV kosztuje około 120. Ten audiobook ma być drogowskazem dla tych, którzy wyciągną z niej fakty i na tych faktach zmienności tego rynku, Zauważą pewne niuanse, które mogą im pomóc dostrzec to, czego nie widzieli wcześniej. Jak zawsze będzie się również wkradała opinia z mojej strony, ale jak każdy człowiek, to jak ja to widzę, a ty, drogi słuchaczu, to dwie odrębne sprawy. Nie traktuj również tego audiobooka jako prawda absolutna lub coś, z czym nie masz dyskutować w swoich wywodach myślowych. Wręcz przeciwnie, z każdym rozdziałem neguj, dyskutuj, pracuj, podważaj, a nawet doradzaj sobie. Finalnych przemyśleniach. Mam nadzieję, że ekspresową instrukcję obsługi tego audiobooka mamy za sobą. Więc przejdźmy do konkretów. Zacznijmy z grubej rury.